Coraz więcej obiektów oświatowych w naszym regionie można nazwać nowoczesnymi. Powstają nowe przedszkola i szkoły, ale modernizowane są też stare placówki, jak to gimnazjum w Brennej. W ubiegły piątek przecięta została wstęga do wyremontowanego gimnazjum imienia Jana III Sobieskiego. Młodzież, która jest kształcona tutaj, w państwa gminie, trafi do szkół powiatowych, więc jeżeli będziemy mieli młodzież znakomicie wykształconą, świetnie wysportowaną, to nic, tylko z tego się cieszyć. Na co w wyremontowanym kompleksie zwracają największą uwagę uczniowie? Najbardziej sala. No, sala gimnastyczna. Budynek szkoły został poddany kompleksowej termoizolacji, ale zmian jest znacznie więcej. Zmiany, jakie zostały wprowadzone w ostatnim roku, można powiedzieć, że zmieniają szkołę diametralnie, dlatego że do tej pory były to dwa jakby oddzielne budynki. Jeden, powiedzmy, budynek A, który jest obiektem starszym, a w latach 80. został dobudowany ciąg sali gimnastycznej wraz z dwoma pracowniami. Obecnie zostało to jakby razem skomponowane, także jest to, wygląda w tej chwili to na obiekt jednolity, a najważniejsze jest to, że mimo tylu upływu takiego czasu z zewnątrz wygląda to, jakby to była nowo wybudowana szkoła. Remont gimnazjum to część szerszych inwestycji gminy Brenna w oświatę. W końcu tuż obok szkoły powstaje nowoczesny kompleks boisk typu Orli. To jedno było z głównych zadań tej kadencji, żeby placówki oświatowe wszystkie spełniały standardy, jakie są dedykowane do tego, aby wykonywać wszystkie zadania związane z nauką. Dlatego też postawiliśmy, aby i przedszkole, które oddaliśmy 2 lata temu, wyremontowaliśmy, też wykonaliśmy termomodernizację, czy hala sportowa, którą oddaliśmy przy Zespole Szkół w Górkach i oczywiście ta szkoła, czyli termomodernizacja Gimnazjum Brennej, jakby są tą częścią tej strategii, która jest związana z unowocześnieniem tej bazy dla przede wszystkim tych, którzy korzystają, czy uczniów. Na zakończenie jeszcze parę słów o historii tej zasłużonej dla Brennej placówki oświatowej. Początki szkoły datują się na lata 1933. Wtedy powstał komitet społeczny, który wybudował ten gmach i od 1933 roku funkcjonuje to jako placówka oświatowo-opiekuńcza, dlatego że było tutaj umiejscowione również przedszkole. Przerwa w edukacji, powiedzmy, polskiej nastąpiła w okresie okupacji, dlatego że tu mieściła się szkoła niemiecka. Dopiero w 1945 roku od jesieni został uruchomiony nowy rok szkolny dla dzieci polskich i tak zgodnie z założeniami reformy najpierw była szkoła podstawowa, później powstał zespół szkół publicznych, a dopiero od 2001 roku samodzielne gimnazjum w Brennej. Od 1933 roku patronem był Jan III Sobieski. Tak. Zostało to nadane imię z okazji 250. rocznicy Bitwy pod Wiedniem.